Dobrze, moi drodzy. Kolejny przypadek piekielnego stukania. A propos piekła, tutaj było właśnie. Niesamowity to jest dysonans, co nie? Gdy taki Cube Agri C62 w wersji Race warty jest więcej niż ta maszyna, choćby nawet nie była spalona. Coś tak filigranowego, leciutkiego, a jednak dla wielu przepięknego. Nie powiem, dla mnie też, mi się po prostu podoba. Ale żeby ta proszosa nie była odbierana w takich kategoriach jak tamta kupa złomu, musi działać perfekcyjnie. I nawet nie chodzi o samo działanie, bo ta 12-rzędowa elektroniczna Ultegra działa perfekcyjnie. Chodzi też o ciszę, spasowanie i jakże nam wszystkim dobrze znane niestukanie. A tutaj właśnie ten konkretny model działa perfekcyjnie, ale coś w nim stuka. I jeśli płacicie za rower 17,5 tysiąca, czy ile tam w ogóle kosztuje ten rower w chwili, której to oglądacie, no płacąc tyle, nie chcielibyście, żeby wydawał dźwięki. Przejedźmy się. Dobrze, więc zacznijmy od tego, kiedy w ogóle ten dźwięk się pojawi. I nie pojawia się on od razu, tak jak wspomina właściciel tego roweru. Ja przejechałem obecnie około 2 km i dopiero ten dźwięk zaczął wychodzić nieśmiało na wierzch. Zaczniemy więc od klasycznego takiego siłowego przyłożenia nogi. Mocno chwytam za kierkę. No jedno pyknięcie było, ale ono jest, tak jak mówię, na razie nieśmiałe. Ale skupmy się na tym, co dokładnie to pyknięcie prowokuje. Był, jak słyszeliście, pierwsze przyłożenie mocy. Teraz nie. Teraz też nie. Teraz też. Więc musi to być przyłożenie mocy po hamowaniu, czyli na zmianę hamowanie i przyspieszanie prowokuje dźwięk. Nie pojawia się to też za każdym razem, pojawia się z różną intensywnością, czasem głośniej, czasem ciszej. Ale jest to ten objaw. Spróbujemy teraz jeszcze raz to wywołać, hamując, ale nie siedząc na siodełku. I mamy. Ja, no, spodenki mi dotykały siodełka, ale pośladki były uniesione, więc siodełko odpada po części. Dlaczego po części? O tym zaraz. I teraz będzie minutowa śmieszna dygresja z takich dziwnych rzeczy, które mi kiedyś stukały. Miałem szosę, sprawdzałem ją i rzeczywiście klient powiedział, że po jakimś czasie zaczyna pykać. I ja tak jeżdżę, naginam się przy tej szosie, cuduję. W końcu coś szczeliło, ale to tak hukło, że ja miałem wrażenie, że normalnie rama idzie w pół. No ale znowu potem przez dłuższy okres nic, cisza. Ja wstaję z siodła w pedały, gnę ile sił, wkładam watów ile mogę. No i cisza, nie? No i w końcu znowu, drugi raz, puch! Ale to taki dźwięk, jak normalnie metalową rurką po ramie, nie? I przez dłuższą chwilę, w cudzysłowie, ten dźwięk się bawił ze mną. No i normalnie w pewnym momencie to aż mi ręce opadły, już nie miałem pojęcia, co to jest, że taki dźwięk to jest, no, nieprawdopodobne, żeby rower wydawał, a żebym nie był w stanie go regularnie wywoływać. I wiecie, co się okazało? Że mi aglet od sznurka od spodni raz na jakiś czas tłuk o ramę. Wiecie, tu po karbonie nie będę bił, ale wiecie, o co chodzi. Po karbonie to się niosło, jak nie wiem. I po prostu ten sznurek, który mi tu dyndał i czasem o ramę zawadził. Im bardziej się naginałem, tym bardziej on gdzieś tam była tendencja, że uderzył. No, śmiałem się sam z siebie. No, wracamy do testowania. Musimy jeszcze wykluczyć korbę. Więc teraz na samym siodełku postaram się wywołać dźwięk. O, i dźwięk był. Czyli korba też nie musi tu mieć nic do rzeczy, choć tak nie do końca. Dlaczego powiedziałem o sztycy i suporcie teraz, mimo iż nie dotykając ich, no że tak nie do końca? No otóż, wiecie, no cała karbonowa rama pracuje. No karbonowa, stalowa, każda cała pracuje. Ale w szczególności ten karbon, no i mufa, która oczywiście sam karbon jest mega sztywny, ale jeśli hamujemy, prężymy cały układ, również naszym ciężarem, może się okazać, że element, którego w ogóle nie dotykacie, czyli na przykład wkład suportu, bądź rurka podsiodłowa, której nie obciążam swoim ciężarem, nie stykam się z nią, ale przy hamowaniu cała rama pracuje na tyle, że połączenie pomiędzy rurką podsiodłową a po prostu ramą wydaje z siebie dźwięki.
Dlatego właśnie szukanie takich stukań jest niezwykle ciężkie. No ale tu do rzeczy. Załóżmy, że rama nie chce nas wystrychnąć na dudka. Więc wykluczyliśmy korbę, wykluczyliśmy sztyce. Co mi zostaje? Wymyśliłem sobie to w dziwny sposób, ale pasowałoby wygenerować ten dźwięk, nie stykając się z jednym ani z drugim. Na rowerze jednak podniesienie nóg z pedałów i tyłka z siedzenia jednocześnie może się naprawdę okazać mało prawdopodobne, jednak ja spróbuję. Coś tam pyrka, przysiadam na rurce, nogi przed siebie, no i dźwięk był. Więc nie stykając się z siodłem ani pedałami, w jednym momencie, nie tak na raty, wychodzi mi, że to coś z tyłu. No bo hamuję tylko tylnym hamulcem. Na główkę sterową w tym momencie nie przykładam za wielkich obciążeń. Ona po prostu się toczy, owszem jest mocniej dociskana, gdy hamuję tyłem, ale no to przynajmniej nie generuje dźwięków. Ten dźwięk wydaje się jednak bardziej być z tyłu. Więc zaufam teraz swoim testom, no i z tym, co udało mi się wybadać, że to prawdopodobnie okolice tylnego koła, może haka, może przerzutki, może tylnego zacisku hamulcowego, no udamy się na warsztat i będziemy szukać dalej. Bo z tej pozycji w zasadzie nie mam za wiele do zrobienia. Znowu ten dźwięk. Mogę sprawdzić... Nie wiem, czy było słychać. Słyszeliście? Ja to słyszałem, przeginając względem ramy koło. To może być coś na kole. O, tego dźwięku szukałem. Może złapię tu za ramę. Ten dźwięk. Mocne przegięcie ramy tu. No i cały czas on się pojawia. Na zmianę, jak hamuję, dokładam siły. Tutaj jest sztywna oś, więc to nie jest tarcza dotykająca klocków czy coś, bo tam nie ma zmian przy takim przeginaniu. No cały czas mi się pojawia ten dźwięk. Więc ja stawiam coś tu. Rozbierzemy to i sprawdzimy. To co? Zacznijmy od demontażu, nie? Teczka. Ja bym powiedział, że dość lekko. To na pewno nie jest 12. Czyżby to była taka prozaiczna przyczyna? Sprawdźmy, co się na osi dzieje. Trochę lekko brudny, ale raczej przyzwoity smar. Sprawdźmy piastę. Cisza. Szukajmy tu dalej. To było to. To był hak w ramie. No trzymałem tu, no jeszcze mogło to być to połączenie, ale... Wyczyścimy wszystko wokół tego haka i składamy. Odrobina smaru. Z jednej i z drugiej, ale dosłownie odrobina, bo to ma być tylko warstwa taka, która sprawi, że tu się nie będzie pchała woda z zabrudzeniami, no bo w zasadzie na co tu jakieś inne smarowanie? To ma tylko stanowić barierę. Tutaj trochę powycierałem smaru, więc nałożę odrobinę nowego. To co? 12 Nm. Równo 12. Jak się kręci koło? Tak jak powinno, lekko. Hamulec, cisza. No tego się spodziewamy przy sztywnej osi. Teraz pytanie, czy to dalej pyka? Jadę na jakiś podjazd. Dokładamy nogi. Cisza. Dokładamy. Cisza. No jest cisza.
No cisza. Co oznacza, że na obecnym etapie można uznać naprawę za zakończoną bądź doprowadzoną do pewnego etapu. Czy to oznacza, że ten rower nigdy więcej nie będzie wydawał z siebie dźwięków? No nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że tylko odwlekliśmy prawidłową diagnozę w czasie, co pokażą pewnie jakieś najbliższe treningi bądź zawody. To, że akurat pykał hak i w zasadzie wszystko złożyło się, wydaje się, w jedną logiczną całość, że to on był prowodyrem i teraz na tym podjeździe, którego tutaj mam kawałek, nic nie pyknęło nawet pół raza. Wiecie, ja to zawsze jestem sceptykiem, bo tyle razy w życiu mnie już pykanie karbonowych rowerów wystrychnęło na dupka, nazwijmy to dyplomatycznie, że będę sceptyczny. Chodźmy do samego końca, nawet jeśli po pierwszych treningach czy zawodach właściciel stwierdzi, że jest wszystko ok, dalej będę lekko sceptyczny. Ale na chwilę obecną szukanie dalej, nie wiem, rozbieranie tego roweru, wymienianie czegokolwiek, no byłoby naprawdę szukaniem dziury w całym. I dlatego, że magią filmu można w zasadzie zmontować wszystko, tak właściciel roweru może powiedzieć jedno słowo, czy na chwilę obecną, po przejechaniu 5 km pod ostrą górkę? Tak, zgadza się. Jest ok? Jest wszystko perfekcyjnie. Także pierwszą część zamykamy, a czy będzie druga? Czas pokaże. Także jeśli jesteście ciekawi, czy jeszcze będziemy w tym rowerze szukać kolejnych przyczyn stukania, subskrybujcie, a ja dziękuję ślicznie patronom, dzięki którym takie praktyczne materiały również powstają. Dziękuję tym, którzy po prostu subskrybują i lajkują i żegnam się z wami. Do następnego. Cześć. I jeszcze jako jedną dygresję, taką jak aglet, muszę dodać klocki ruszające się w zacisku. Dlaczego one nie są spasowane perfekcyjnie? Z pewnością ze względu na rozszerzalność termiczną metali. No klocek na metalowym, bez względu jakim podkładzie, będzie się rozszerzał i żeby się nie sklinował w zacisku, luz musi mieć. Więc jeśli zaciśniemy trochę hamulec i poruszamy przód, tył, to będzie to generowało jakiś dźwięk. No bo klocki dociśnięte do tarczy będą się ruszały w zacisku. Ale to zostawiamy, tak ma być. I wpychanie tam, nie wiem, metalu, jakichś klinów, czegoś, żeby te klocki się nie ruszały, no nie ma co ukrywać, nie należy do najrozsądniejszych. Spuchnie wam, w cudzysłowie, termicznie trochę podkład klocka, rozpręży się z tym klinem, jaki wy tam wsadzicie i prawdopodobnie siłą tłoczka, klamki, którą naciśniecie, przepchniecie ten klocek bliżej tarczy, no ale może być gorzej z jego powrotem, jeśli będzie tam bardzo sklinowany, więc no nie ryzykujcie, nie róbcie jaj.